Komisja Sprawiedliwości intensywnie i burzliwie pracuje i zastanawia się, co zrobić z Izbą Dyscyplinarną, na jakim jesteście etapie i kiedy ten proces się zakończy. Jeżeli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej, to myślę, że ten etap już zakończyliśmy. Tutaj praktycznie nie było zastrzeżeń, szczególnie ze strony kolegów z Solidarnej Polski. No jest akceptacja i cała komisja absolutnie te zapisy ustawy, projektu ustawy prezydenckiej przyjęła. No aczkolwiek składano wiele poprawek, które nie zostały przyjęte. No tak, no te, które dotyczą już później testu niezawisłości i bezstronności sędziów. No to jest taka kość niezgody chyba w tej chwili. One tak budzą te rozwiązania wątpliwości. Solidarna Polska zwraca uwagę na i minister sprawiedliwości również na zagrożenia wynikające z wprowadzenia tego mechanizmu, że będzie wykorzystywany dla przedłużania postępowań, że to zwiększy przewlekłość postępowań. No, Kancelaria Prezydenta, pani minister Pawłowska stoi na stanowisku zupełnie odmiennym, że to jednak jej zdaniem niczemu nie zagraża. Pewnie prawda gdzieś tam po środku leży, dlatego też no, cały czas trwają rozmowy pomiędzy ministrem sprawiedliwością i Kancelarią pana prezydenta, tak aby wypracować rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkich i Komisję Europejską. No, mamy przecież sygnał po piątku, że te kamienie milowe zostały określone, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że tak de facto Krajowy Plan Odbudowy został już zatwierdzony. Więc i tym jedynym warunkiem takim jeszcze, który nie jest spełniony, to likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Więc ja myślę, że po prostu w czwartek, bo na czwartek zwołałem posiedzenie komisji, komisja już przeproceduje do końca projekt i wypracuje sprawozdanie, które będzie w drugim czytaniu w Sejmie rozpatrzone. Czyli wierzy pan, że do tego czwartku dojdzie, tak, do konsensusu? Myślę, że tak, no, że nastąpiło zbliżenie stanowisk, bo też no, jestem w stałym kontakcie i z panem ministrem Kaletą, i z panią minister Paprowską i wydaje się, że po prostu to idzie w dobrym kierunku. No, pewnie nie wszystkie poprawki zgłaszane przez Solidarną Polskę, podobnie zresztą jak poprawki opozycji, no, nie zostaną zaakceptowane, ale... No, Konfederacja zgłosiła taką ciekawą poprawkę, żeby sędziowie odpowiadali dyscyplinarnie przed ławą przysięgłych. No tak, ale nie ma takiej instytucji w Polsce, no to byśmy musieli dopiero pewnie nad konstytucją też popracować, więc raczej ta poprawka nie ma szans na akceptację. No ale na pewno ciekawa propozycja i po prostu może w przyszłości będzie brana pod uwagę. No, koledzy Solidarnej z Konfederacji uzasadniali to tym, że no, sędzia nie powinien być sędzią we własnej sprawie. Tak? Dokładnie. Panie pośle, jak pan ocenia teraz relacje pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską? Niedawno jeszcze marszałek Terlecki mówił, że Solidarna Polska próbuje się ponad miarę rozpychać. Nie, ale ja oceniam kontakty przynajmniej w tym zakresie, w jakim ja działam, dobrze, pozytywnie. No pracujemy nad wieloma projektami ustaw wspólnie. No tutaj trudno, żeby było jakieś napięcie. Natomiast jak są różnice zdań, to w jakiej koalicji tej różnicy zdań nie było? No, pomiędzy Platformą Obywatelską i PSL-em też często dochodziło do różnicy zdań i też bywały dyskusje. No, u nas jest podobnie. Kwestie wymiaru sprawiedliwości to jednak jest domena Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, który jest szefem resortu. On za ten resort odpowiada i odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa w Polsce, więc trudno nie brać pod uwagę jego zdania, również w przypadku
projektu prezydenckiego. Natomiast no, tutaj jest oczywiście ta trudność, że przedłożenie jest prezydenckie i na końcu to pan prezydent będzie podpisywał ustawę.